Hejos wszystkim, z tej strony Betuk. Witam was bardzo serdecznie ponownie w Undertale. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku... Co robiliśmy w poprzednim odcinku? Mieliśmy randkę z Alphys, doktorem Alphys, która okazała się po prostu odgrywaniem roli, jakby to ona miała randkę z Undyne, bo ona się kochała w Undyne, a Undyne się kochała w Alphys i teraz powinny być razem. Ale Alphys musiała sobie teraz potrenować z Papyrusem, co okrążnie mieli zrobić, ale niestety się okazało, że wcześniej zakończyli ten trening i poszła Alphys do swojego domu, laboratorium. Jak pamiętamy, wywiła nam notatkę, weszliśmy do kibla, który się okazał dużym laboratorium. Aha, pokój z prądem. No to co, kontynuujemy sobie naszą przechadzkę po tym laboratorium. Wpis numer 12. Nic się nie dzieje, nie wiem co zrobić. Po prostu będę wstrzykiwać wszystko z determinacją. Chcę, żeby to działało. Wpis numer 13. Jedno z ciał otworzyło swoje oczy. Mrocznie, tajemniczo. Miska dla psa na jedzenie. Wygląda jak jak wygodne łóżko, no. Położyć się? No połóżmy się. Warto sobie odpocząć po ciężkiej przechadzce. Co to być? Co to za kaban? O nie. W ogóle można to na początku sobie wyobrazić różne rzeczy, co wystaje z tego. Ale co wy sobie myślicie? To jest tylko ręka. Ja wiem, co wy sobie myśleliście. Co było w waszych głowach. To była tylko jego ręka. Teraz jak pewnie tutaj możecie zauważyć, ta pościel jest inna niż tutaj. Tutaj mamy poduszkę przykrytą, a tam wszędzie jest na wierzchu i tutaj mamy coś, jakąś wypukłość. Coś jest pod pościelą. Sprawdzić to? Tak. I mamy żółty kluczyk. Takich kluczy potrzebujemy 4. Jeden już zdobyliśmy i włożyliśmy. Mamy jeszcze jeden, którego jeszcze nie włożyliśmy i jeszcze potrzebujemy 2. Wpis numer 14. Wszyscy, którzy spadli, obudzili się. Chodzą i rozmawiają, jakby nic nie było źle. Myślałem, że oni odeszli. Najwyraźniej nie odeszli, skoro dalej sobie chodzą, a mieli być martwi. Wpis numer 15. Wygląda na to, że te badania to była sytuacja bez wyjścia? Albo po prostu to był martwy koniec, można tak powiedzieć. Żeby dosłownie można tak przetłumaczyć. Ale przynajmniej mamy dobre zakończenie z tego? Wysłałem duszę z powrotem do Asgora. I oddałem coś tam Asgorowi. Zadzwoniłem do wszystkich rodzin i powiedziałem im, że wszyscy są zdrowi i żyją. Przyślę wszystkich z powrotem jutro. Okej. Wpis numer 16? Nie! Czyli widać, że coś się zdarzyło niedobrego. Kaban. Co to być za kaban? Uga buga buga! Zielony kluczyk. Tak, ciekawe czy się wystraszyliście. Jak coś to ten tekst jest z Hojraka, tchórzliwego psa. O, tutaj mamy miejsce na żółty kluczyk. Tak właśnie ten Eustachy Motyka straszył Hojraka. O, i mamy wpis numer 4. Badałem ludzi, żeby sprawdzić, żeby dowiedzieć się więcej o ich duszach. Skończyło się na tym, że szukałem w zamku i znalazłem te dziwne
nagrane. Myślę, że Asgore ich nie oglądał. I myślę, że nie powinien. Zobaczmy. Mamy ten odtwarzacz VHS-ów i kilka kaset. Wszystkie są zapisane w jakimś położeniu. Obejrzeć? No to zacznijmy sobie od pierwszej taśmy. Psy. Gori, wstań. Co to? Dir? I dlaczego masz taką... masz tą kamerę wideo? Szusz. Chcę zobaczyć twoją reakcję. Gori, najdroższy. Jakie jest moje ulubione warzywo? Marchewki, tak? Nie. Moje ulubione warzywo to... edamami. Czy kolejne takie żarciki? Łapiesz? Wracaj do łóżka, Dir. Nie, jeszcze nie. Teraz, jeżeli byłabym psem, jaką rasą psa byłabym? Nie wiem. Miodziku, jakim rodzajem psa byś była? Byłabym... Mameranian. Okej. Okay. Ho. Naprawdę jesteś podekscytowana posiadaniem tego dziecka, żeby mieć to dziecko. Wiesz, jeżeli będziesz cały czas robiła te żarty, pewnego dnia będziesz mogła zostać sławnym mamindianem. Czyli wiadomo, komedian i mam, czyli komediantką. Jakby to na polski przetłumaczyć? Mamedianką? Nie wiem. Cóż, idę do łóżka. Hej. Dawaj, Tori. To było śmieszne. Ha, wiem. Po prostu cię teazuję. Dobranoc, najdroższy. Dobranoc, miodziku. O, drogi. Być może jest zbyt ciemno, żeby wideo... żeby było coś widać. Znaczy, mieliśmy rozmowę Tori z Asgorem, czyli już w tym momencie powinniście się dowiedzieć i ogarnąć, że Tori jest żoną Asgora, czyli jest królową podziemi. No to obejrzymy sobie teraz taśmę drugą. Okej, Bezi, czy gotowy? Zrób swoją straszną minę. Trochę to ciekawe, że na taśmach jakiś głos, którego nie słyszeliśmy, nazywa kogoś tam Bezi. A nasza postać się nazywa Bezi. Podejrzany. A, hihihi. O, czekaj. Zostawiłem lenskapon, czyli ta pokrywka na kamerę. Co? Nie zrobisz tego znowu? Dawaj, przestań mnie zamierzytować, haha. Bo też mi się tam skończyło chyba renderować poprzedni odcinek. Okej, taśma trzecia. Howdy, Bezi. Uśmiechnij się do kamery. Haha, teraz mam cię. Teraz cię mam. Zostawiłem kapsel na kamerze. Specjalnie. Teraz się śmiejesz bez powodu. Co? O tak, pamiętam. Kiedy próbowaliśmy zrobić Butterscotch Pie, czyli ten... Toffee placek dla taty, tak? Przepis prosił o... Kubki masła. Ale przez przypadek wrzuciliśmy buttercupsy. Czyli te takie kwiatki, takie żółte. Tak, te kwiatki naprawdę sprawiły, że był chory. Czułem się tak źle. Naprawdę sprawiliśmy, że mama była zła. Smutna. Powinienem się z tego śmiać, tak jak ty. Nieważne. Gdzie z tym idziesz? Ha? Wyłącz kamerę? Okej.
Okej. No to teraz taśma czwarta. Jeszcze dwie. Ja nie lubię tego pomysłu, Bezi. Co? Nie, ja nie... Duże dzieci nie płaczą. Tak, masz rację. Nie. Nigdy w ciebie nie wątpiłem, Bezi. Nigdy. Tak. Będziemy silni. Uwolnimy wszystkich. Weźmiemy kwiaty. Okej. Może to chodziło o jakiegoś innego człowieka, który też się nazywał Bezi? Kto wie? Bezi, czy mnie słyszysz? Chcemy, żebyś się obudził. Bezi, musisz być determinowany. Nie możesz się poddać. Jesteś przyszłością ludzi i potworów. Bezi, proszę, obudź się. Nie lubię tego planu. Ja... Nie, powiedziałem, że nigdy w ciebie nie zwątpię. 6, tak? Tylko musimy zdobyć 6. I zrobimy to razem, czyż nie? Okej, okay, więc teraz praktycznie te taśmy zostawiają więcej pytań niż odpowiedzi. Oczywiście odpowiedź jest jedna, że Toriel jest królową i mężem Asgora. Ale żebym powiedział, żoną Asgora. Dobra, lemon bread, czyli cytrynowy chleb. I teraz tak, te potwory tutaj to są amalgamaty, tak się nazywają po angielsku, amalgamates. To są praktycznie złączenia tych wszystkich potworów, co znaleźliśmy po drodze, na przykład Snowdin w Hochlandzie i w Wodospadzie. Tylko niektóre są właśnie, tutaj chyba są 3 potwory. Tutaj mamy znajome rzeczy, na przykład ham, czyli nucenie, flex, czyli napinka, czyli tu musi być gdzieś Aron, więc napiętamy się. Mięsień cytrynowego chleba się wibruje? Nie, się porusza. O nie. Pachnie jak słodkie cytryny, dobra. I teraz nucimy. To też można zobaczyć właśnie po korpusie tego czegoś, że wygląda jak Shiden. Nie wiem, co to jeszcze jest. Unhack to było z mold bugiem, więc spróbujmy. Zostawiamy lemon breada. Lemon bread wydaje się pamiętać coś. Czułem to wcześniej. Albo czułam. Okej. Czy to może być do widzenia? Owszem, może. Dobra. DT extract, maszyna ekstrakcji. Status nieaktywny. Dobra. Dym. Ktoś tam mocno napierdział. Więc tutaj nie przejdziemy. Ale za to możemy sobie przejść w drugą stronę. Bo tam widzieliśmy przecież rozwidlenie i jeszcze było miejsce, jak było to pomieszczenie z łóżkami po prawej stronie. Spis numer 11. Teraz skoro Metaton zdobył sławę, nie będzie ze mną rozmawiać. Poza pytaniem się, kiedy skończy jego ciało. Boję się, że jeżeli skończy jego ciało, nie będzie mnie potrzebować. Nie będziemy mogli znowu być przyjaciółmi nigdy. Żeby nie wspominać każdego czasu, kiedy próbuję pracować nad tym, po prostu jestem... Robię się spocona. Okej. No to też jest trochę napierdziane, ale mamy wentylatory, które powinny rozproszyć tamte dymy, tą parę wodną, czy coś w tym stylu, w tamtym pomieszczeniu. Jest dźwignia na ścianie, klikamy ją. No jak widzicie, rozwiało to. I znowu jakiś tutaj amalgamat się formuje. I przypomina ten amalgamat psa. No nie da się nigdzie przejść, więc musimy tylko
się skonfrontować z tym. To jest amalgamat. Jak widzicie, mamy tutaj pet, play, beacon i ignore, czyli to samo, co mieliśmy z większym pieskiem. Tak, zawołajmy go. Idzie do ciebie... plując jakimś dziwnym płynem z dziury. Dobra. Mamy pieska, który strzela nożami. Amalgamat lewituje, szuka afekcji. Więc teraz goszczemy. Goszczemy amalgamata, konwulsuje szybko i potem się uspokaja. Spoczywa spokojnie na twoim biodrze, na twojej nodze. Przez moment nagle wystrzeliwuje i wspina się po ścianach, o nie. Dobra, tutaj mamy odrzutowego psa. Teraz musimy z nim zagrać. Rzucamy naszą broń na róg pokoju. Amalgamat przynosi to z powrotem do ciebie dumnie. Powtarzasz ten proces kilka razy. Teraz amalgamat jest zmęczony i nachyla swoje amorficzne, kapiące ciało na ciebie, na tobie. Fuj! To jest jak to... Jak to można zrozumieć, no to wtedy... No, nie wygląda to najfajniej. Kościemy amalgamata, zaczyna generować happiness frot na poziomie pierwszym. Okej. Okay. Znowu odrzutowy piesek. Tutaj dobrze jest tak po skosie chodzić. Poruszać się naszą duszą. Yeah. Teraz jest usatysfakcjonowany amalgamat. Endogeni jest ukontentowany. Czyli to był Endogeni. Cokolwiek by to nie znaczyło. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie to słowo, czy po prostu jakaś wymyślona nazwa. No ale tym sposobem możemy teraz przejść w tą stronę. Po kolejny kluczyk. Bo też niebieski tutaj był. Właśnie potrzebujemy niebieski i zielony. A, jeszcze. Wpisy. Wpis numer 19. Rodziny dzwonią do mnie i pytają się, kiedy wszyscy przyjdą do domu. Co mam powiedzieć? Nawet nie odpowiadam na telefony, na połączenia. Wpis numer 20. Azur zostawił mi 5 wiadomości dzisiaj. 4 o tym, jak wszyscy są źli. Jedna o tej słodkiej... o tym słodkim kubeczku, filiżance, który znalazł, który wygląda tak jak ja. Dzięki, Asgore. Okej. Okay. Wpis numer 21. Spędzam cały czas na śmietnisku teraz. To jest mój element. Jak widzicie, niektóre te lodówki się chwieją, wibrują. To jest lodówka jest pusta. Ma jakieś tam sample, czyli no, próbki czegoś tam. Klik. No i tutaj mamy miejsce na zielony klucz. Lodówka jest pusta. A jednak nie! Lodówka zmieniła się w kolejnego amalgamata. I mamy tutaj naszego Snowdrake'a. Więc teraz tak. Sprawdźmy go. Amalgamat, atak 12, defense... A nie, atak minus 12, defense minus 5. Wygląda jak traci siebie. Śnieżnie. Czyli nas nie atakuje on. Jest tak zimno. To weźmy na przykład joke, czyli jakąś grę słów o śniegu. Jakiś żarcik. Aha, pamiętam.
To z tego, co mi się wydaje, to chyba była matka Snowdrake'a. I ojciec Snowdrake'a? Nie. Ojciec był w... u Metatona. W jego hotelu. Jak też słyszycie, to jest muzyka ze Snowdin. To sobie nie ze Snowdina, ale z tego śnieżnego... ze śnieżnej krainy. Dziękuję. Tylko, że ona jest trochę zmieniona, taka bardziej psychodeliczna. Okej, chyba jeszcze jeden żart musimy zrobić. Okej. I mamy niebieski kluczyk. Czyli już przedostatni. Jeszcze potrzebujemy... Kilka. Nie, nie potrzebujemy już żadnego kluczyka, mamy wszystkie. Teraz muszę tylko znaleźć miejsce na ten kluczyk. Czyli zostało ostatnie pomieszczenie. Trzeba by pójść w prawo. Tutaj właśnie. Ja sobie jeszcze zapiszę. Żeby mieć pełne życie. Bo zapewne będzie kolejny amalgamat. Wpis numer 7. Potrzebujemy wesela, żeby... poszedł duszę potwora, kiedy czas nadejdzie. W końcu potwór nie może absorbować duszy innych potworów. Tak jak człowiek nie może absorbować ludzkiej duszy. Więc wtedy... co jeżeli coś, co nie jest... coś, co nie jest ani człowiekiem, ani potworem... Wpis numer 10. Eksperymenty na weselach są failem. Są porażką. Nie wyglądają inaczej od control case'ów. Cokolwiek. One są zbytnim pośpiechem. Nie. Dobra. To jest zbyt duże, żeby pracować z tym. Mimo wszystko. Nasiona po prostu przyczepiają się do ciebie i nie puszczą. No teraz nasz dymek się zmienił w kolejnego amalgamata. Tu już od razu na górze możemy zobaczyć Luxa, albo tą lepszą wersję. Skrzydła z czegoś tam ma zrobione. Mystify, Clean, Prey. Ci to jest po prostu Lux, Frogit i Wimsalot. Albo Wimsun. No to zróbmy Mystify. Czy coś tajemniczego zrobiliśmy? Przecinek ogarnia, że ma więcej do nauczenia się. Tak to się nakładają. Teraz mi powiedz, czy to nie wygląda strasznie? Jakiś potwór, którego atakują motyle i nie wiem, jakieś ma wibracje. Jakiś Parkinsona załapał. Dobra, to teraz Prey. Czyli modlimy się o bezpieczeństwo. Tam chyba widziałem Pick on Me. Czy to chodziło, że tutaj jest ten Lux i on chce, żebyśmy go spikowali, więc pikujemy. Reaper Bear, czyli ptak... ptak Reaper. Zapomniałem, co to było za słowo. Na przykład to jest Jack the Reaper, czy Kuba rozpruwacz. To nie. Tak rozpruwacz? No dobra. To teraz mamy już wszystkie klucze wsadzone. Tak więc otwórzmy te tajemnicze drzwi. Się odkryła pościel. Okej. I już jesteśmy na miejscu. Mamy wszystkie klucze. Mamy windę, która ma dwa wejścia. Wygląda na to, że jest wyłączone. Mamy kolejne pomieszczenie, jakieś takie duże. I tutaj jest pewnie generator. I tutaj widzimy też duszę. Mianowicie tutaj.
Wygląda na to, że to kontroluje moc windy. Włączysz to? Tak. No właśnie, bo musimy mieć tą windę otwartą. O nie, i kolejne amalgamaty, które wyglądają tak samo. Hej, zatrzymajcie się. No i mamy naszą Alfis. Mam dla was trochę jedzenia, okej? Przepraszam za to. Są trochę sassy, kiedy nie są karmieni na czas. Nieważne. Moc się wyłączyła, więc próbowałem to z powrotem włączyć. A wygląda na to, że byłeś jeden krok dalej niż ja. To prawdopodobnie wielka inconvenience dla ciebie. Dobra. Ale doceniam to, że przyszedłeś tutaj, żeby mnie wesprzeć. I jak powiedziałam, bałam się, że mogłam nie wrócić. A to nie to dla... A to nie przez nich. Albo cokolwiek innego. Byłam po prostu zmartwiona, że będę zbyt bojaźliwa, żeby powiedzieć prawdę. Że mogę... Że mogę odbiec, uciec, albo zrobić coś... tchórzliwego. Trzy kropki. Ja... Chyba wiszę ci wyjaśnienia. Jak prawdopodobnie wiesz, Asgore zapytał się mnie, żeby przestudiować naturę dusz. Podczas mojego badania odizolowałem moc, którą nazwałem determinacją. Wstrzyknąłem to w umierające potwory do ich dusz, żeby ich dusze mogły przetrwać po śmierci. Ale eksperyment okazał się porażką. Widzisz, nie tak jak ludzi, ciała potworów nie mają wystarczająco fizycznej materii, żeby wziąć tę koncentrację determinacji. Ich ciała zaczęły się topić i straciły to, co mieli, straciły fizyczność, którą miały. Wkrótce wszystkie testowe subjekty, wszyscy ochotnicy, wszystkie te potwory się wtopiły w te magmaty. Widząc ich, jak to wiedziałem, że nie mogłam powiedzieć ich rodzinom o tym. Że nie mogłam nikomu o tym powiedzieć. Nieważne jak bardzo wszyscy mnie pytali. I byłam zbyt przestraszona, żeby robić więcej pracy, wiedząc, wszystko co zrobiłam dotychczas było taką straszną porażką. Ale teraz zmieniłam swoje zdanie o tym wszystkim. Powiem wszystkim, co zrobiłam. To będzie trudne. Bycie szczerym. Uwierzenie w siebie. Jestem pewna, że będą czasy, kiedy będę straglować się, czyli będę... No, że będzie trudno. Jestem pewna, że będą czasy, kiedy znowu wszystko zepsuję. Ale wiedząc głęboko na dole, że mam przyjaciół, na których mogę polegać, wiem, że będzie to o wiele łatwiejsze, żeby stać samej. Dziękuję. Dawajcie, kolesie. Czas, żeby wszyscy poszli do domu. No i nagrywam 30 minut prawie, ale nie widzę jeszcze żadnego zapisu. Tak więc ten odcinek będzie trochę dłuższy. Wpis numer 8. Wybrałem kandydata.
Nie powiedziałem Asgore'owi o tym jeszcze. Chcę, żeby... Chcę zrobić dla niego niespodziankę. W centrum jego ogrodu tam jest coś specjalnego. Pierwszy złoty kwiatek, który rósł przed wszystkimi innymi. Kwiatek z... spoza świata. Pojawił się tuż przed tym, jak królowa odeszła. Zastanawiam się, co się dzieje, kiedy coś bez duszy będzie chciało żyć. Dostanie chęć życia. Wpis numer 18. Kwiat zniknął. I ten kwiat to jest Flawi, który nie miał duszy. Praktycznie teraz też nie ma duszy, więc dlatego on jest taki zły. Przynajmniej to taka wymówka dla niego. No ale praktycznie jak nie ma duszy, to on nie ma żadnych uczuć. Dobra. To jest głos, którego nigdy nie słyszałeś wcześniej. Bezi. Jesteś tam? To był długi czas, czyż nie? Zrobiłeś wszystko dobrze. Dzięki tobie wszystko wpadło w miejsce? Wszystko jest ułożone. Bezi. Do zobaczenia wkrótce. Możemy teraz tylko domyślać się, co to może być, co to mógłby być za głos. Ja nie mam pojęcia za bardzo. Jesteśmy z powrotem w zamku i tutaj winda, jak widzicie, się zablokowała przez winorośle. Więc teraz pozostaje nam znowu walczyć z Asgore'em. I teraz powinno się nam zrobić nowe zakończenie. Bo poprzednie zakończenie, wtedy kiedy zabiliśmy Flawiego, w sumie zabiliśmy, oszczędziliśmy go, ale kiedy walczyliśmy z Flawim, go pokonaliśmy, no to wtedy było zakończenie neutralne. A teraz zrobimy True Pacifist. Jakbyście zabili przynajmniej jedną osobę, no to wtedy skończyłoby się tylko na tym neutralnym zakończeniu. Tak więc tak. Przejdę sobie tutaj, żeby tak ładnie zakończyć na takim dużym pomieszczeniu. Tak więc mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z materiałami. Tak więc do usłyszenia. Na razie. We'll be right back.